Jarmark Dominikański w czwartki, piątki i soboty. Od 9 do 18. Proszę później nie przychodzić, a wcześniej jeszcze nie otwieramy, bo muszę sobie nam rano zdążyć. Czwartek, piątek i sobota, 1, 2, 3 sierpnia. I znowu kolejny tydzień, czwartek, piątek i sobota, 8, 9 i 10 sierpnia. W niedzielę proszę mnie nie szukać i w ostatnim tygodniu jarmarku tak się zdarzyło, że we czwartek wypada święto maryjne. To w tym dniu też mnie proszę nie szukać, no bo święto kościelne to ja nie prowadzę handlu wtedy. Czyli w ostatnim tygodniu jarmarku został nam 16 i 17 sierpnia. Od 9 do 18 pan Cejrowski autografy na książkach stawia, przywiezie yerbę, matera, coś tam jeszcze na stoisku będzie ze sklepu kolonialnego, jeszcze nie wiem co. Pogadać można chwilę, fotografię zrobić, zdjęcie za Ojcze Nasz albo za co więcej, za różaniec, rąsia. Więc zapraszam serdecznie, a proszę pana, jak trafić? Najłatwiej znaleźć sobie hotel Hilton na Starym Mieście Gdańskim. Nad Motławą stoi i jak się wychodzi przez drzwi tego hotelu, na wprost jest ulica Podwale Staromiejskie. Tam zaraz 100 kroków od tego hotelu jest moje stoisko. Idąc od hotelu to będzie w ogóle pierwsze. Ona ma numer 616. Jest w tym samym miejscu co w zeszłym roku, tylko numer mu zmienili. 616. Na Podwalu Staromiejskim, a dokładnie przy pomniku tym, co za Polskość Gdańska, przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Podwale Staromiejskiej. 100 metrów albo 100 kroków od Hiltona przy targu rybnym. Rąsia. Studio Dziki Zachód. No to teraz o uśmiechającej się Kamali Harris. Bardzo ładne zdjęcie do rzeczy pani Kamali Harris. Tak, chociaż tytuł nieprzyjazny dla niej. Kandydatka, w którą nikt nie wierzy. Wybory w USA, raport specjalny do rzeczy, ale też na ostatniej stronie jest twój felieton w każdym do rzeczy i zobaczyłem, że tak. Pół roku przed zamachem na Kennedy wydał dekret prezydencki 11-110, który likwidował uprawnienia Fed do emisji pieniądza pustego, a rząd federalny miał tak. przejąć wyłączne prawo do emisji pieniądza. Tak było, to ważny dekret, bo od 1913 roku Federalna Rezerwa rządzi tym światem. A kiedy ta Federalna Rezerwa się pojawiła, to też jest ciekawe. Otóż w takiej sytuacji, kiedy prezydentem był Woodrow Wilson i on był nieczynny przez 6 miesięcy. Koma. W tym czasie ukrywano przed narodem amerykańskim te informacje, że on jest nieczynny. I rządziła jego żona. Broniła dostępu do prezydenta, przyjmowała wszystkie papiery, załatwiała obieg dokumentów i to jakoś wszystkim pasowało. I w tym czasie, kiedy Woodrow Wilson już nie był prezydentem, działy się różne rzeczy, tak jakby dalej był prezydentem. To jest dosyć podobne do sytuacji obecnej z Joe Bidenem, który też, no pojawiają się różne informacje w sieci, możesz to nazywać spiskowymi i tak dalej, ale pojawiają się znaki zapytania, na które władza amerykańska powinna odpowiedzieć. Na przykład, dlaczego urósł? Na starość ludzie się kurczą. Mamy informacje o tym, jakiego wzrostu jest Netanyahu. 6 stóp, a po naszemu 184 centymetry wzrostu. Joe Biden 183. Spotykają się i jak oglądasz stare zdjęcia, no to są z grubsza równego wzrostu. A jak najnowsze zdjęcie oglądasz z gabinetu owalnego, to Biden jest wyraźnie wyższy od Netanyahu. No to czyli urósł. I to nie jest pierwsza taka sytuacja. Albo Netanyahu się skurczył. Albo Netanyahu się skurczył. No. Co też byłoby o pół głowy się skurczył, bardzo dziwne. Ale raczej się nie skurczył Netanyahu, dlatego że są zdjęcia, też w sieci się pojawiają zdjęcia Bidena z żoną, a nawet filmy. Kiedy idą oboje tym samym korytarzem w Białym Domu w kierunku kamer. No i widać, że no co, Jill też się skurczyła, żeby Biden mógł urosnąć, to jest coś nie tak. Podpis Bidena pod dokumentem, w którym on oświadcza, że rezygnuje z kandydowania. No nie zgadza się. Mamy jego podpisy wcześniejsze na dokumentach. To o tym wspominałem nawet chyba półgębkiem w Radiu Wnet. I mamy podpis pod tym jednym dokumentem, dziwnym bardzo, w którym on mówi, że nie będzie kandydował. Czemu to nie było na firmowym papierze Białego Domu? Ten papier z Bidenem jeździ.
Więc tłumaczenie takie, że pojechał na plażę, nie zabrał kwitów, nieprawda. Z nim jedzie ekipa, nawet jak on jedzie do domu na plażę, ekipa Białego Domu, no przecież chociażby ta walizka z przyciskami nuklearnymi, to się cały czas kręci dookoła prezydenta, a nie, że on se pojechał do Las Vegas, a walizka została w Waszyngtonie. No nie ma takich sytuacji. Ta walizka jest w pobliżu. I cała masa innych drobnych rzeczy jest w pobliżu, typu oficjalne papiery, na których prezydent nawet odręcznie może napisać natychmiastowo jakiś dekret i przysztemplować go. To jeździ z nim. Czemu na Twitterze ogłosił swoją rezygnację i wbrew wszystkim obyczajom dotychczasowym Białego Domu, czemu to nie było na firmowym papierze zrobione? Więc takie niepokojące dla Amerykanów informacje się pojawiają, bo było już tak w przeszłości, jak wspomniałem, Woodrow Wilson nieczynny, był jego żona, tak jak teraz Jill, zasłaniała przed całą ekipą, broniła dostępu, ona decydowała, kto tam wejdzie, a kto tam nie wejdzie, wynosiła papiery już podpisane. W dawniejszych czasach to było łatwiej ukryć. 6 miesięcy nie, Ameryką rządziła pierwsza dama w tamtych czasach. Skoro o Fedzie wspomniałeś, to mi się akurat tak przypomniało. No i Kamala Harris, teraz możemy przejść do niej, bo kto rządzi Ameryką? To jest pytanie kluczowe dla Amerykanów w tej chwili. Skoro Joe Biden powiedział, że jest kompletnie niezdolny do kandydowania i że Kamala Harris będzie cudowna, mimo że 3 dni wcześniej mówił, czy 5 dni wcześniej, że on jest w doskonałym stanie, potem nagle dostaje COVID-u, nie ma go przez kilka dni, wysyła na Twitterze? Nie pojawia się do kamery. Kamerę to można mu sprowadzić było nawet do łóżka chorego. Dostałem COVID-u, rezygnuję. Krótki filmik. A on tweeta wysłał? Tam Xa? Czy jak to się nazywa teraz? Na Xie wywiesił? Na Xie? No bardzo dziwne. I potem jak już znowu się pojawił, to widzimy, że wzrost jego się nie zgadza. To Amerykanów niepokoi. Takie rzeczy należy uspokoić. Tak jak te wszystkie... Nazwijmy to dla bezpieczeństwa naszego, plotki na temat tego, że Donald Tusk ma asystentkę, czyli kochankę, czytaj, i że to jest jakaś ukraińska kobieta, której ojciec jest generałem GRU. No to takie plotki należy natychmiast dementować, bo to naród niepokoi. I powinna żona Tuska wystąpić do kamer i powiedzieć: wszystko nieprawda, kocham mojego męża, on mnie kocha, ja uważam, że nie ma żadnej kochanki, odczepcie się od nas. No to by w dużej mierze załatwiło sprawę. A władza zezwala, czy rzecznik prasowy Tuska, czy ktoś zezwala na takie niepokojenie narodu, na taką smołę w sieci, na oczernianie premiera być może, który jest niewinny i nie ma kochanki, i ta pani od paznokci, ona jakaś tam kosmetolog, ukraińska kosmetolog, jest asystentką bez powodu, asystentką od czego? I ludzie piszą, ale VAT się zmienił teraz na usługi kosmetyczne nagle od czasu, kiedy mówi się, że on ma taką asystentkę. Takie plotki, jeżeli to są plotki, należy brać za rogi, dementować od razu. Powiedzieć prawdę. W sytuacji Bidena, no też kłopot był taki, że nie pojawiał się przez kilka dni, no trzeba było go pokazać. Nawet jeżeli byłby nie wiem jak obłożnie chory, to się go pokazuje do kamery, chłopaki, żyję, mam COVID, ledwo zipię, na Twitterze wam wysłałem oświadczenie, że już nie chcę kandydować, ale jestem, rządzę krajem. No ale, albo ale potem, nie rządzę ale krajem. Ale potem miał jakieś orędzie do narodu amerykańskiego. No tak, ale ile dni minęło i teraz są podejrzenia, że to już nie on, ze względu na różnicę wzrostu, że przygotowali do tego orędzia jakiegoś sobowtóra. To też nie byłaby niebywała rzecz we współczesnych czasach, bo bardzo wielu przywódców, szczególnie narażonych na zamachy, ma ludzi, którzy grają rolę w sytuacjach, kiedy on ma się na przykład ukryć, przemknąć niepostrzeżenie. Najprostsza sytuacja. Kawalkada prezydencka, jak jedzie na lotnisko, to jest taka procedura, że jedzie też druga kawalkada inną trasą. Żeby zamachowiec nie wiedział, w której kawalkadzie jest prawdziwy prezydent, a w której jest ktoś inny, kto siedzi zamiast niego. To nie jest niebywałe. Stalin miał sobowtórów, wychodzili na mównicę machać do parady pierwszomajowej, żeby Stalin nie musiał tego robić, kiedy się bał, że koledzy mu gardło poderżną. To nie są niebywałe. Fidel Castro miał kilku i chwalił się nawet tym.
zamachów na Fidela Castro to było najwięcej w historii głów państwa. No, on długo urzędował, ale tam 56 zamachów nieudanych na Fidela Castro. Z pamięci cytuję, państwo se znajdą, może ich było dużo więcej. Oczerniam gościa, że tylko 56. On się chwalił tym, jak udzielał przeróżnych wywiadów, czy to jeżdżąc na forum ONZ. Brylował w towarzystwie w ten sposób. I mówił też, że ma swoich sobowtórów i w związku z tym próbujcie i tak wam się nie uda, bo mamy A, doskonałe służby, B, ja wiem, że chcecie mnie zabić, C, wyroluję was, mam sobowtórów i tak dalej. Wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki. No więc są plotki w tej chwili w Ameryce, zaniepokojeni ludzie zaczynają kombinować. Prezydent się nie pojawia przez 5 dni, co z nim? No może umarł. To kto rządzi moim krajem? Dlaczego scedował część swoich obowiązków sekretarzom swoim? Prezydent nie powinien tego robić. Sekretarz obrony na przykład, czy tam sekretarz skarbu, oni dostają zakres obowiązków i zadania do wypełnienia. Ale prezydent nie ceduje swojej władzy do podejmowania decyzji na tych sekretarzy. A coś takiego się zdarzyło. No to jest niepokojące dla Amerykanów. Kto rządzi moim krajem? Jakby coś teraz, jakby nas Rusy zaatakowali albo Chińczycy, kto rządzi moim krajem? Czy Jill rządzi? Czy Biden żyje? Pokażcie nam go. No to pokazują. Po 5 dniach może przygotowali sobowtóra. Bo to też być może trochę trwa, może byli wcześniej nie gotowi, nie wiem co. No i pokazali gościa, który jest za wysoki. No to trzeba się z tym rozprawić jakoś, tak? To ja jestem. Oświadczenie jego, które wygłaszał przez komunikator jakiś, no to już wszyscy uważają, że to sztuczna inteligencja stworzyła z kawałków głosu Bidena, to jego krótkie przemówienie, które wygłosił do swojej ekipy i do Kamali Harris. To jak ktoś montował materiały radiowe i nasłuchał się tego i to była jego praca, żeby zmontować materiał, wyciąć politykowi różne głupoty, które politycy czasem mówią, to trzeba skrupulatnie powycinać do radia, bo we wiadomościach nie mamy czasu na jego co chwila zastanawianie się, co ja chcę powiedzieć. To się wycina. Jak ktoś takie rzeczy robił, to słyszy, że ktoś inny zrobił takie rzeczy. No i ludzie z radia słuchają tych oświadczeń Bidena, gdzie nie ma obrazu, tylko sam dźwięk przychodzi i mówią, to przepuszczone przez jakieś puszki, to nie jest naturalny Biden. Sztucznie zrobione. Tak nam się wydaje. Tak słabo słychać. Prezydent nie ma najlepszych mikrofonów, tylko rozmawia przez jakiś telefon czy przez coś i słabo słychać. No bzdury kompletne. Szczególnie, że to przygotowane wcześniej było, bo pojawię się u ciebie, droga Kamalo Harris, i wygłoszę coś. I co? I nie dali mu porządnej komórki, przez którą słychać? Tylko jakieś coś takiego, że nam się wydaje, że przepuściliśmy to wiele razy przez komputer? No ale gdyby ktoś przepuszczał przez komputer, to też byłby perfekcyjny głos. No dobrze, zostawmy. To są wątpliwości, którymi podzielimy. To są niepokojące Amerykanów rzeczy i cały świat powinien niepokoić. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.